Witam w kolejnym odcinku serii Nie gotuj z niuplu. Dzisiaj sobie zrobimy jajecznicę Michelina. Potrzebować będziemy oczywiście to jest garnek. Będziemy także potrzebować pogrzebacz. Będziemy potrzebować jajca oraz ulubiony ser klocucha. Światowi oczywiście. Bieda plus. Pierwsze co robimy, to wbijamy jajca. I też mleko z biedry. Chlebek akurat już nie. Wiem, jestem świetnym kucharzem. Jedną ręką to się ciężko. Jak how to basic, kurwa. Oczywiście nie możemy zapomnieć o oleju, żeby nam się nie przyjarało. Myślę, że to wystarczy. Wiem, że to się inaczej robi, ale cicho. W ogóle to jajko się wylało do środka. Ale mniejsza. Teraz robimy wiadomo. Miksowanie. Tak dla tych wszystkich wegetarianów, to jak coś, to tak naprawdę jest sałatka z mlecza. To jest sok z mlecza i robimy jajecznicę z mleczy. Tak, nie przesłyszeliście się, to jest prawda. Mieszamy to aż do przypalenia się, jak tutaj. Dobra, w międzyczasie zrobimy grzanki. Oczywiście pamiętajcie o czysto. Okej. Teraz już wystarczy tylko wpierdolić ser. I można faktycznie kontynuować mieszanie. I to nasza jajecznica jest gotowa. Jeżeli już mamy dość zapachu upalonego jajka, możemy ją wyłączyć i skonsumować. Teraz chuj sos gamno, pider, ja jebał twoją mać w żopu, syn gamna jebano, was gamna jebano, chuj sos, jebu się, ja jebał twoją mać, kirpisia nie brew, gałowo i zbywa, suku maszą na chuj z ciata gamno.